Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na tej dzisiejszej konferencji prasowej, która, proszę Państwa, poświęcona jest podpisaniu umowy przez Starostwo Powiatowe, Samorząd Powiatowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na wykonanie, proszę Państwa, kolejnych ekopracowni. Powiat tomaszowski jest bogaty, jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, ekopracownie. Cieszymy się bardzo, że kolejne 5 ekopracowni w najbliższym czasie będziemy mogli tutaj Państwu zaprezentować, oddać do odbioru, żebyście mogli zobaczyć, w jakich wyjątkowych warunkach uczy się młodzież szkół ponadpodstawowych. Ja tylko przypomnę, że to wszystko, co wiąże się z edukacją na poziomie ponadpodstawowym i tym wkładem, chociażby tutaj w ramach właśnie ekopracowni, proszę Państwa, przynosi określone wyniki. W tym ostatnim ważnym rankingu, który przypominamy, na 7 szkół ponadpodstawowych, aż 6 szkół ponadpodstawowych, proszę Państwa, otrzymało tarcze. Złote tarcze, srebrne i brązowe. To jest najlepszy wynik w historii powiatu tomaszowskiego. Chyba najlepszy wynik tak naprawdę na poziomie województwa łódzkiego. I tutaj jeszcze raz bardzo serdecznie podziękuję naszym wspaniałym dyrektorom, oczywiście kadrze, która współpracuje z dyrektorami i tymi wszystkimi osobami, które mają konkretny wkład na rzecz tomaszowskiej oświaty. Proszę Państwa, na dzisiejszej konferencji prasowej są z nami bardzo ważni goście, są obecni. Witam bardzo serdecznie posła na Sejm, pana Roberta Telusa. Witam prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pana Wojciecha Miedzianowskiego. Witam radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego, pana Janusza Ciesielskiego. Witam równie gorąco członka zarządu powiatu tomaszowskiego, panią Elżbietę Łojszczyk. Witam naczelnika Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych w Starostwie Powiatowym, panią Annę Lubicką. I witam tutaj dyrektorów szkół ponadpodstawowych podlegających pod powiat tomaszowski. Po kolei przedstawię. Pierwsze liceum ogólnokształcące, pani Ewa Męcina. Dalej jest pan Arkadiusz Broniarek, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego. Zespół szkół ponadpodstawowych nr 6, pani Anita Korpińska. Dyrektor zespołu szkół ponadpodstawowych nr 1, popularnego mechanika, pan Dariusz Kwiatkowski. I dyrektor zespołu szkół ponadpodstawowych nr 3, czyli samochodówka, pani Katarzyna Banaszczak. Proszę Państwa, na samym początku oddam głos prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, panu Wojciechowi Miedzianowskiemu. Bardzo proszę, panie prezesie. Dziękuję. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło uczestniczyć w takiej uroczystości, kiedy tak naprawdę okazuje się, że program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska cieszy się dużą popularnością w powiecie tomaszowskim, bo trzeba podkreślić, że tutaj dyrektorzy i pan starosta ze swoimi pracownikami dopięli swego i najwięcej wniosków z tego powiatu przeszło i uzyskało dofinansowanie. W sumie program umożliwiał pozyskanie do 60 tysięcy złotych na budowę ekopracowni albo pod chmurką, tak zwaną, mówiąc w skrócie, czyli zagospodarowanie terenu wokół szkoły, albo również modernizację pracowni po to, aby warunki nauki dzieci i młodzieży były dużo, dużo lepsze. Bardzo się z tego cieszymy. 5 wniosków dziś podpiszemy. Gratuluję panu staroście, gratuluję dyrektorom szkoły i pracowników naprawdę, bo przygotowanie wniosków też nie jest proste. Trzeba mieć pomysł, trzeba mieć czas i zapał, aby to przygotować, ale to się opłaca. Szanowni Państwo, program na budowę ekopracowni trwa od wielu lat. W tym roku dołożyliśmy, zarząd Wojewódzkiego Ochrony Środowiska dołożył środków, aby większa pula mogła otrzymać dofinansowanie. Złożono w sumie ponad 180 wniosków, z czego prawie 110 otrzymało to dofinansowanie. Podnieśliśmy troszkę, urealniliśmy koszty i te 60 tysięcy, myślę, że też było dużą, dużą zachętą. W sumie w tym roku na ten program przeznaczyliśmy prawie 6 200 000 zł. Na nasze województwo takie środki popłynęły i myślę, że niedługo kolejne
takie ekopracownie będziemy otwierać również i w tym powiecie, bo otwieramy na terenie całego województwa. Także przypomnę, to nie jest Małopola, 6 200 000 w tym roku przeznaczymy na te pracownie. Tak samo uruchomimy program w przyszłym roku, też zachęcamy. No, ale tutaj powiat jest na tyle obrotny, mówiąc kolokwialnie, że zdobył, tak jak powiedziałem wcześniej, najwięcej wniosków z tego powiatu w województwie łódzkim otrzymało to dofinansowanie. Gratuluję panie starostu, gratuluję państwu dyrektorzy i cieszę się i zachęcam do kolejnego udziału. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję tutaj panu prezesowi. Jak państwo słyszycie, ta współpraca jest wyjątkowo owocna i bardzo dobra, także dziękujemy prezesowi, całemu zarządowi Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i mamy nadzieję, że w przyszłości równie dobrze nam ta współpraca będzie się układała. Dzień dobry państwu. Dzisiaj w starostwie powiatowym bardzo wyjątkowy dzień. Udało nam się zaprosić prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do starostwa powiatowego na podpisanie kolejnych już 5 umów na ekopracownię, nowoczesna ekopracownia w naszych placówkach w szkołach ponadpodstawowych. Dzisiaj było to 5 umów z pierwszym liceum dla pierwszego liceum ogólnokształcącego, dla drugiego liceum ogólnokształcącego, dla zespołu szkół ponadpodstawowych numer 1, numer 3 i numer 6. Bardzo się cieszymy. Kwota dotacji otrzymywanych na ekopracownię w naszym powiecie z roku na rok rośnie. Teraz na rok 2022 opiewa na kwotę ponad 320 tysięcy. Mówię, będzie z tego urządzonych 5 ekopracowni. Oczywiście korzystając z obecności pana prezesa Wojciecha Miedzianowskiego na terenie powiatu tomaszowskiego, zaprosiliśmy pana prezesa do otwarcia urządzonych już wcześniej ekopracowni ze środków z roku ubiegłego. Otworzyliśmy ekopracownię biologiczną w drugim liceum ogólnokształcącym, punkt dydaktyczny w zespole szkół ponadpodstawowych numer 8 na ulicy Nadrzecznej i kończymy otwarciem ekopracowni w zespole szkół ponadpodstawowych numer 6, tym razem otwarcie pracowni geograficznej. Wszystkie te przedsięwzięcia służą głównie temu, aby nasza młodzież kształcąca się w placówkach ponadpodstawowych naszego powiatu wzbogacała swoje umiejętności i wiedzę poprzez możliwość przeprowadzenia różnych doświadczeń, a właśnie te ekopracownie takie możliwości dają. Zakup nowoczesnych urządzeń, laptopów, dodatkowego sprzętu sprzyja temu, żeby młodzież uczyła się poprzez doświadczenia, co zostało tutaj podkreślane w bardzo wielu wywiadach i wypowiedziach osób, które uczestniczyły w tych dzisiejszych otwarciach. Bardzo się cieszę z tego, że te ekopracownie powstają, ponieważ są potrzebne. Tak jak pan prezes zauważył wcześniej, popularność nowoczesnych ekopracowni rośnie w samym województwie łódzkim. Na ten cel w tym roku zostało przeznaczone ponad 6 milionów złotych. Powiatowi tomaszowskiemu, tak jak wspomniałam, udało się pozyskać ponad 320 tysięcy. Oczywiście jest to współfinansowane również przez sam powiat, który dokłada do ekopracowni około 5% z potrzebnych środków, więc są to wspólne inicjatywy, natomiast niesamowicie potrzebne młodemu pokoleniu po to, żeby wzbogacało swoje pozyskiwanie wiedzy poprzez doświadczenie również. Dziś mogliśmy być świadkami podpisania 5 umów na budowę, przygotowanie, modernizację ekopracowni w powiecie tomaszowskim, w szkołach oczywiście średnich. Na okrągłą sumę prawie 290 tysięcy złotych. Są to środki, które są najwyższymi środkami przyznane w edycji programu Eko Pracownie w roku 2022. No i oczywiście mieliśmy okazję zobaczyć już wykonane Eko Pracownie w szkołach.
z roku 2021. Otworzyliśmy pracownię, porozmawialiśmy z młodzieżą, porozmawialiśmy z nauczycielami. Myślę, że wszyscy, czyli i organ prowadzący, i Wojewódzki Fundusz są zadowoleni z efektów, które możemy oglądać i z których korzysta już młodzież. I to jest chyba najważniejsza rzecz, która służy temu, że ten program dobrze funkcjonuje. Podpisanie tych 5 umów świadczy o tym, że współpraca między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Zarządem Powiatu Tomaszewskiego jest bardzo dobra. Sukcesywnie składane są wnioski we wszystkich programach. No, widzimy 5 umów podpisanych, najwięcej w województwie. To świadczy o tym, że ta współpraca jest dobra, a przede wszystkim, że jest potrzeba, że oferta Wojewódzkiego Funduszu jest na tyle skonstruowana pozytywnie i przyjaźnie dla samorządów, że samorządy chętnie w nich uczestniczą. Dziękujemy powiatowi, dziękujemy panu staroście i wszystkim członkom zarządu i radnym za to, że korzystają z oferty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Proszę państwa, w tej chwili zapraszam do zabrania głosu posła na Sejm, pana Roberta Telusa. Szanowni państwo, panie starosto, panie prezesie, panie radny, drodzy państwo dyrektorzy, ale przede wszystkim, drodzy państwo, a przede wszystkim droga młodzieży, bo te środki, jak widzicie, są przeznaczone dla młodzieży. To jest bardzo ważne, bo inwestycja w młodzież jest najważniejszą inwestycją, bo jaka będzie Polska, zależy od tego, jak my w tej chwili zainwestujemy w młodzież. I to jest kolejna inwestycja w naszą polską młodzież, tu dziś w tomaszowską młodzież i to jest bardzo ważne. Tu było powiedziane, że najwięcej wniosków zostało zaakceptowanych z powiatu tomaszowskiego. No to na pewno dlatego, że były dobrze zrobione wnioski. I gratulacje dla tych, którzy te wnioski robili, bo to jest jakby podstawowa sprawa i najważniejsza sprawa. Ale również dlatego, że pan starosta tworzy, tutaj było mówione o tym, o współpracy, dobrą atmosferę. To jest bardzo ważne, żeby umieć stworzyć dobrą atmosferę. W tej chwili myślę, że w Polsce bardzo często są podejmowane różne ruchy, żeby dzielić Polaków, a nie ma nic ważniejszego, żeby ta współpraca była w szerokiej płaszczyźnie i z radnymi sejmiku, również z parlamentarzystami, również właśnie z jednostkami, które no, te środki dzielą, tu mam na myśli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Tworzenie dobrej atmosfery przynosi owoce i to jest jakby najważniejsza rzecz. Ja chcę podziękować, złożyć również podziękowania dla pana prezesa. Słuchajcie, tutaj już było na ten temat mówione, ale współpraca z panem prezesem jest na najwyższym poziomie. Gdybyśmy mieli wszędzie takich ludzi jak właśnie pan prezes, te środki, które są, bo one bywały i kiedyś, tylko że ten podział był całkowicie inny tych środków, te środki by właśnie trafiały w te miejsca, które są najbardziej potrzebne. Dziś tutaj inwestycja w młodzież, nie tak dawno też były ogłoszone wyniki konkursu dla ochotniczych straży pożarnych. Tych środków z Wojewódzkiego Funduszu jest naprawdę wiele i tylko trzeba dobrego gospodarza, który te środki dobrze podzieli. I pan prezes to robi naprawdę bardzo dobrze. Panie prezesie, bardzo dziękuję. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby ta właśnie ta współpraca była i żeby był dobry gospodarz, który umie tymi środkami no, w jakiś sposób gospodarować. Dlatego wielkie podziękowania. No, drodzy państwo, tak jak powiedziałem, nie ma nic ważniejszego niż inwestycja w młodzież. Tu dziś po raz kolejny pokazujemy, że rządowi, naszemu rządowi Prawa i Sprawiedliwości na tym bardzo zależy, żebyśmy zainwestowali dobrze w młodzież, bo to jest przyszłość naszej Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi i zapraszam teraz do zabrania głosu radnego sejmiku wojewódzkiego, pana Janusza Cieślickiego. Panie pośle, panie starosto, państwo, panie prezesie, państwo dyrektorzy, szanowni państwo, w imieniu marszałka wojewódzkiego Grzegorza Schreibera, zarządu wojewódzkiego oraz własnym jako radny tej ziemi, bardzo się cieszę i gratuluję zarządowi powiatu, pani naczelnik, bo rozumiem, że pracownicy na pewno pomagali w wypełnianiu tych wniosków, ale dyrektorom szkół, nauczycielom za pomysł, za to, że chcą modernizować, ulepszać szkoły dla młodzieży z terenu powiatu opoczyńskiego i nie tylko, i powiatów ościennych, bo do Tomaszowa przyjeżdżają młodzież naprawdę z bardzo wielu miejscowości i za to, co robicie dla tej naszej młodzieży, to co poseł powiedział, że podwyższenie poziomu
nauki, ale ta nauka jest możliwa dzięki nowoczesnym pracowniom, nowoczesnym pomocom naukowym i dzięki tutaj wspomożeniu Sowieckiego Funduszu myślę, że ten poziom jeszcze będzie wyższy. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panu prezesowi i zarządowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za to, że te programy uruchamia, że te środki trafiają oprócz tych bardzo dużych inwestycji, także trafiają właśnie do szkół, do młodzieży naszej terenu wojewódzkiego, szczególnie tutaj powiatu tomaszowskiego. Gratuluję tego dofinansowania. No jesteśmy tu bardzo często. Gratuluję zarządowi powiatu, panu staroście, że tak dużo środków wpływa, czy to z regionalnego programu operacyjnego, z programu rozwoju obszarów wiejskich, czy z wojewódzkiego funduszu, czy innych funduszy, które tutaj, czy ze środków rządowych. Także Tomaszu, myślę tutaj w tej kadencji, której jesteśmy, obfituje naprawdę bardzo wiele, wiele inwestycji i bardzo serdecznie wszystkim za te przygotowanie tych wniosków, realizację tych zadań dziękuję i gratuluję. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo panu radnemu Januszowi Ciesielskiemu. A teraz zapraszam do zabrania głosu naczelnika Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych w Starostwie tutaj powiatowym, panią Annę Lubicką. Dzień dobry. Ja tak może podsumowująco bardziej w zakresie merytorycznym, jako naczelnik komórki, która odpowiadała za formalne opracowanie wniosków i późniejsze rozliczenie. W latach 2019-2021 uzyskaliśmy 9 umów na dofinansowanie w ramach ekopracowni, z czego powstało zmodernizowanych 8 pracowni i 1 punkt dydaktyczny. Aktualnie będzie podlegało modernizacji w ramach edycji 2022 5 ekopracowni. Powstanie 2 pracownie biologiczne, zostaną zmodernizowane, 1 pracownia przyrodnicza, 1 pracownia geograficzna i 1 pracownia fizyczna. Ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że liczę na dalszą owocną współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ponieważ no, potrzeby są ogromne i będziemy starali się aplikować o następne środki. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani naczelnik. A teraz proszę państwa zapraszam dyrektorów szkół podstawowych. W tym przypadku to są ci dyrektorzy, jeżeli chodzi o podpisywane umowy w dniu dzisiejszym. Czyli tutaj każdy z państwa dyrektorów powie w kilku zdaniach, czy w kilkunastu, na temat tej ekopracowni, która będzie realizowana w najbliższym czasie. Proszę bardzo, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego, pani Ewa Męcina. Tak, dzień dobry, Ewa Męcina, pierwsze liceum. Proszę państwa, ja się bardzo cieszę, że mogę drugą już pracownię w naszej szkole zmodernizować, a w zasadzie wyposażyć w nowoczesny sprzęt. U nas to będzie pracownia fizyczna, nawet tytuł Pozytywna strona mocy, bo rzeczywiście chcemy wyposażyć w nowoczesny sprzęt, pomoce naukowe, które nauczą zrozumieć uczniów, co ważnego jest, co się ważnego dzieje w otaczającym ich świecie. To jest piękna idea i bardzo dziękuję panu prezesowi, że on podtrzymuje tą wspaniałą ideę inwestowania, doinwestowania pracowni dydaktycznych w szkołach, bo dzisiaj, żeby nowocześnie uczyć, musimy mieć naprawdę nowoczesne wyposażenie, a to kosztuje. Moja szkoła pozyskała tym razem 60 tysięcy z Funduszu Wojewódzkiego Ochrony Środowiska na doposażenie. Pozostałe rzeczy oczywiście będą współfinansowane przez powiat. Za to też bardzo dziękuję panu staroście, że on, mając świadomość, że aplikujemy, też musi znaleźć pieniądze w budżecie powiatu. Więc to jest też bardzo ważne. I dziękuję tutaj pani naczelnik, której pracownicy rzeczywiście nas wspierają, ponieważ na co dzień nie aplikujemy na różnego rodzaju konkursy. To merytoryczne wsparcie jest dla nas bardzo cenne. Także bardzo, bardzo wszystkim za to dziękujemy, bo tak naprawdę cel jest jeden. Solidnie wykształcić młodzież, a szkoła ponadpodstawowa jest tym najważniejszym okresem w życiu młodego człowieka, ponieważ on podejmuje życiowe decyzje, dokąd ma pójść. Jeżeli go dobrze przygotujemy, pokażemy mu, jak ważna jest fizyka, jak ważna jest matematyka, to inżynierów wszędzie potrzeba do budowy nowoczesnego kraju. Także bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję bardzo pani dyrektor Ewie Męcini, a teraz zapraszam do zabrania głosu dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego, pana Arkadiusza Broniaka. Dzień dobry, panie starosto, panie prezesie, panie naczelnik. Bardzo dziękuję za pomoc, za zorganizowaniu w aplikacji do tego przedsięwzięcia. U nas będzie to kolejna pracownia biologiczna.
Około 70% naszych uczniów, absolwentów z klas biologicznych potem po skończeniu szkoły wybiera kierunki medyczne i dostaje się na te kierunki. To będzie dla nas olbrzymia pomoc, aby lepiej kształcić, podwyższać poziom nauczania, tak aby byli dobrze przygotowani w wyborze swojego kierunku kształcenia, życia, w wyborze swojego zawodu. Ekopracownia to nie tylko oczywiście nowoczesny sprzęt, to także remont pracowni, to całościowe wyposażenie pracowni. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy uczestniczyć w tym projekcie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi Arkadiuszowi Breniarkowi. A teraz zapraszam do zabrania głosu dyrektora Zespołu Szkół Podstawowych nr 6, panią Anitę Korpińską. Dzień dobry, pan prezesa, pana starosty, wszystkich zebranych. Ja chciałam się podpisać pod tym wszystkim, co było do tej pory powiedziane. My będziemy mogli zobaczyć w naszej szkole, w zespole numer 6, pracownię, ekopracownię geograficzną. Teraz będziemy, dzięki osobie, który został przyjęty, oddawać po nowym roku oczywiście ekopracownię przyrodniczą z nowoczesnym sprzętem, tak jak już tutaj było powiedziane. Specyfika szkoły artystycznej powoduje to, że nowoczesny sprzęt, no i przede wszystkim możliwość uczestniczenia bezpośredniego w doświadczeniach zdecydowanie bardziej wpływa na wyobraźnię uczniów. Także bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo pani Anicie Korpińskiej. I teraz zapraszam do zabrania głosu dyrektora Zespołu Szkół Podstawowych nr 1, pana Dariusza Kwiatkowskiego. Panie pośle, panie prezesie, panie radny, panie starosto. Dariusz Kwiatkowski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. Chciałbym nadmienić, że w naszej szkole powstanie, będzie to już trzecia ekopracownia. Pierwszą była pracownia geograficzna, w tym roku została utworzona pracownia fizyczna. Natomiast w następnym roku będzie to pracownia biologiczna. Na pewno utworzenie tych pracowni nie byłoby możliwe dzięki motywowaniu przez zarząd powiatu i pana starostę Mariusza Pekuszynowskiego, nas jako dyrektorów i pomocy merytorycznej wydziału, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję również panu prezesowi za możliwość i ogłaszanie tych projektów, które dla młodzieży są bardzo z korzyścią. Tak? Obecnie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 powstanie pracownia biologiczna z możliwością wykorzystania do przedmiotów ogólnokształcących. Oprócz przeprowadzonego remontu, wyposażenia w odpowiednie ławki, stoliki, szafy, będzie również wyposażony odpowiedni sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne, które pozwolą naszej młodzieży na zapoznanie się z problematyką ekologii, genetyki czy profilaktyką zdrowia. W obecnych czasach przekaz informacji wymaga właśnie korzystania z takich odpowiednich środków audiowizualnych, żeby można było zapoznać młodzież z zachodzącymi zjawiskami i procesami w przyrodzie. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za możliwość skorzystania z tego projektu i aplikowanie do tego projektu. Także dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi Dariuszowi Kwiatkowskiemu i zapraszam teraz do zabrania głosu dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3, panią Katarzynę Banaszczak. Dzień dobry Państwu.
Zacznę od podziękowań, ponieważ reprezentuję szkołę, która od wielu lat cieszy się ogromnym wsparciem. Tutaj w szczególności pana starosty, zarządu powiatu tomaszowskiego, ale również wszystkich państwa. Do naszej szkoły płynęły i płyną środki nie tylko właśnie z funduszu, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, ale również środki rządowe, środki z województwa, środki powiatowe, więc czujemy na każdym kroku tutaj wsparcie i opiekę ze strony naszych bezpośrednich przełożonych, za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Nasza szkoła będzie otwierała w przyszłym roku trzecią pracownię ekologiczną, z czego jesteśmy bardzo dumni i powiem, że słowa, które wypowiedział pan prezes, że da szansę w kolejnych latach również na ubieganie się, bardzo nas motywują do działania. Będziemy podejmować kolejne wysiłki, bo potrzeby w zakresie doskonalenia warunków pracy i warunków nauki uczniów są w naszej szkole bardzo ważne i bardzo duże. Ogółem pozyskaliśmy już pracownię, czy też środki na pracownię na kwotę prawie 172 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie z funduszu będzie stanowiło kwotę 152 tysięcy bez mała, więc są to bardzo znaczące dla nas pieniążki. Myślę, że tak jak wszyscy dyrektorzy stawiamy na nowoczesność i wyposażenie tych pracowni w sprzęt, który będzie zapewniał komfort młodzieży w trakcie nauki, w trakcie realizacji procesu dydaktycznego, ale naszym celem każdorazowo było stawianie na doświadczanie przez młodzież pewnych zjawisk, pewnych pojęć. Dlatego w naszych pracowniach, oprócz oczywiście sprzętu audiowizualnego, czy też multimediów, które podnoszą jakość kształcenia, stawiamy na doświadczanie. Stąd dużo modeli, dużo schematów, dużo urządzeń, które pozwalają na naukę pewnych umiejętności, czynności. I tutaj podkreślić chcę, że koncentrujemy się nie tylko na samej wiedzy, ale na wpływie tego, co się dzieje, czyli środowiska, na zdrowie i życie człowieka. W związku z tym w zakupach uwzględnialiśmy również takie elementy, jak chociażby modele czy płuc, czy modele mózgu, czy sprzęt do resuscytacji, czy też urządzenia, które pozwolą doświadczać młodzieży nauczanych treści. Jeszcze raz bardzo dziękuję za stworzenie nam tej możliwości i na pewno będziemy podejmować kolejne wysiłki i aplikować o kolejne środki. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo pani dyrektor Katarzynie Banaszczak. A w tej chwili, proszę państwa, zapraszam do podpisania stosownych dokumentów prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pana Wojciecha Miedzianowskiego i członka zarządu powiatu tomaszowskiego panią Elżbietę Łościek. Serdecznie zapraszam. Dziękuję.
dziękuję za aktywność i zapraszam w tym roku. Dziękujemy bardzo. Postaramy się skorzystać. Dziękujemy bardzo panu prezesowi. Proszę państwa, ja chciałem w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować wszystkim mediom, które pojawiły się na tej konferencji. Jesteście państwo zawsze obecni z nami, kiedy przekazujemy dobre i bardzo dobre informacje, jak to powtarzam, dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Na tym kończy się pierwsza część tej konferencji. Ja w tej chwili zapraszam wszystkich państwa do szkół, gdzie będą oddawane tak naprawdę ekopracownie, te, które były w tym wcześniejszym naborze. I tutaj dzisiaj zaczynamy ten przejazd i odbiory od drugiego liceum ogólnokształcącego. Pan dyrektor Kazimierz Broniarek poprowadzi państwa i później do kolejnych jeszcze dwóch placówek oświatowych. Serdecznie państwa zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję.